Czołem strażacy, witam wszystkich słuchających i oglądających chrześcijańską telewizję internetową we wtorek, 15 czerwca 2021 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasło tradycyjnie hasłami dnia, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień. Dziś w psalmie 66 i 20 wierszu czytamy: Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Zaś apostoł Paweł w liście do Kolosan w 4 rozdziale i 2 wierszu powiada: W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Panie Boże, dziękujemy za słowo Twoje i prosimy, racz błogosławić je na sercach i duszach naszych. Amen. Dziś właściwie nie wyobrażamy sobie dnia, ba, chwili, bez jakiegokolwiek kontaktu. Chcemy być na bieżąco z wszystkimi, dlatego tak jak ja teraz, chwytamy za komórkę, klikamy odpowiednią aplikację i już zdobywamy wiedzę w interesującym nas temacie. Dzięki połączeniu nawiązujemy nowe kontakty, podtrzymujemy stare, wypróbowane znajomości i przyjaźnie. Właściwie bez kontaktu z drugą osobą trudno byłoby nam zaistnieć, trudno by nam było właściwie funkcjonować. Oczywiście formy kontaktu się zmieniają. Jak zmienia się moda tego świata, jak zmieniają się ludzie, jak zmienia się całe otoczenie. Ale nasze kontakty wpisują się w ogólnoświatowe trendy i to jest niewątpliwie niepodważalne. Jednakże hasła dzisiejszego dnia przypominają nam niezniszczalną i nieprzemijającą prawdę. Bóg jest zawsze ten sam, niezmienny, wiecznie miłujący, kochający człowieka. Wszak jesteśmy koroną Bożego stworzenia. I On jako najwspanialszy Ojciec chce utrzymywać z Tobą i ze mną, z każdym człowiekiem swój kontakt. Tym kontaktem jest modlitwa. Ona jest wielkim Bożym darem, ale jest także przywilejem, że ja, człowiek grzeszny, nędzny, mogę o każdej porze dnia i nocy bez względu na warunki atmosferyczne stawać przed moim Bogiem i z Nim rozmawiać. On mnie nie odrzuci, nie odepchnie, jak czasem ja odpycham drugiego człowieka. On w swojej miłości mnie wysłuchuje, odpowiada, chociaż czasem nie tak, jak sobie życzę. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? I możemy postawić sobie tu pytanie, czym jest modlitwa? Modlitwa jest niewątpliwie rozmową. Rozmową człowieka z Bogiem, ale nie taką rozmową, jaką prowadzę codziennie na ulicy, w domu, w szkole, w pracy, na służbie, w kolejce sklepowej. To jest rozmowa pełna wiary, pełna czci, pełna uniżoności, pełna pokory, ale też i pełna wdzięczności. Modlitwa to nic innego, jak wylanie swojej duszy, swojego serca przed Bogiem i dla Boga. Modlitwa jest tętnem chrześcijańskiego życia. Jeśli ona ustaje, ustaje nasze duchowe życie. Tylko czy ja pośród codziennych trosk, problemów, kłopotów, przeciwieństw losu zdaję sobie z tego sprawę? Wydaje się, że zdawał sobie z tego sprawę apostoł Paweł, który poprzez hasło dzisiejszego dnia z listu do Kolosan zachęca nas do wytrwania w modlitwie. No tylko czy ja pamiętam, by codziennie zawołać, westchnąć do Boga.
Chrześcijanin powinien być osobą spragnioną kontaktu z Bogiem, bo modlić powinniśmy się zawsze i wszędzie. Bóg nas wysłucha. Dlatego, kochani, błogosławmy Jego imieniu. Ale musimy także pamiętać, że Bóg nie jest biurem spełniania naszych próśb, marzeń, pragnień, tak jak my sobie życzymy, jak my pragniemy. Zawsze dzieje się Jego wola, która jest dobra i łaskawa, myśląca o pokoju, a nie o niedoli człowieka, myśląca o naszym zbawieniu, o życiu wiecznym. I to powinno zachęcać nas do wielkiego dziękczynienia. A przecież mamy za co dziękować. Za życie, za zdrowie, za siły, za dom, za rodzinę, za przyjaciół, za pracę, za udaną akcję ratowniczą, za Kościół w społeczności, którego mogę poznawać Jezusa Chrystusa. I kochani, drodzy słuchacze, drodzy strażacy, rację przyznaję młodzieżowemu pieśniarzowi, który powiada i właściwie woła: jest wiele rzeczy tu, za które dziękować powinien każdy z nas. Jest wiele rzeczy tu, za które dziękować powinien każdy z nas. Gdyby za każdą z nich tu chwałę raz oddać, lżejszy byłby życia trud. Dzięki Jezu za Twą miłość, za zbawienie duszy mej. Dzięki za Twą troskę o mnie. Dzięki za zbawienie Twe. I teraz zupełnie innego wymiaru nabierają słowa ojca reformacji, księdza doktora Marcina Lutra, który powiadał: mam dziś wiele do zrobienia. Muszę się modlić. A więc, bracie i siostro, do roboty. Zachęcam do wspólnej modlitwy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ojcze wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami i pomóż nam w słabości wiary naszej. Naucz nas modlić się z ufnością, dziękczynieniem, abyśmy przezwyciężać mogli moce złego i z nadzieją oczekiwali wybawienia Twego. Wszechmogący Boże, każdy, kto wzywa Twojego imienia, będzie zbawiony. Wzywamy imię Twoje i chwalimy Cię, bo nie czynisz różnicy między ludźmi i bogaty jesteś w miłosierdzie dla tych, którzy Cię wzywają. Rozbudź w sercach naszych wiarę, ale także obudź ducha modlitwy, abyśmy ustami wyznawali Cię ku zbawieniu naszemu. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie z Bogiem. Życzę Wam dobrego dnia, pełnego rozmów z wieloma ludźmi, ale przede wszystkim z Panem Bogiem. Strażacy, dobrej służby. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi. Z Bogiem.